Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy rozmawiać o trzech postaciach, które są bardzo silne w Team Fight Tactics, ale nikt ich nie kupuje, tak więc zaczynajmy. Pierwszą postacią, której nikt nie kupuje, jest Ahri. Ahri jest sorcererem kosztującym tylko 2 golda, ma ona synergię dzikich oraz sorcererów. Tak więc bardzo łatwo jest ją połączyć z postaciami takimi jak Warwick, bo jest on brawlerem, a brawlerzy często są teraz grani. Dostanie ona synergię dzikich, co zwiększy jej attack speed i będzie ona mogła częściej używać swojej umiejętności. Ahri ma też tanią umiejętność, bo ona kosztuje tylko 75 many, tak więc często może kastować tego spela. Nie wiem czy wiecie, ale sorcerery także odnawiają sobie podwójną manę. Jeżeli gracie Ahri i ona używa swojego basica, no to będzie odnawiała 20 many zamiast 10, tak więc potrzebuje ona tylko 4 basiców, żeby użyć umiejętności, która zadaje true damage na swoim powrocie. Wiele osób o tym nie wie, bo nie gra w normalnego LoLa i przyłączyli się tylko do grania w Teamfight Tactics, ale w normalnym LoLu działa to tak, że jeżeli Ahri użyje swojej kulki i ona leci do przodu i wraca, to wracając zadaje true damage'a. Są to obrażenia nieuchronne, czyli nieważne ile pancerza lub odporności by postacie nie miały, to ona i tak przebije wszystko i zada normalne obrażenia takie, jakie są podane w opisie. Tak więc, jeżeli Garen się kręci, a Ahri użyje swojej kulki, to po powrocie zada ona nieuchronne obrażenia i prawdopodobnie zabije tego Garena, jeżeli jest on na pierwszym poziomie. Również, jeżeli ktoś gra Nobli i Ahri uderzy kulkę właśnie w kilka osób, które mają Noble, to zignoruje ona cały Magic Resist i bardzo fajnie można ją wkomponować właśnie w kompozycję, która nie ma za bardzo siły, żeby przebić się przez takie potężne postacie lub kompozycje, którymi są Noblami. Przez to, że Ahri kosztuje tylko 2 golda, bardzo łatwo można ją wrzucić na drugi poziom, z tym raczej nie powinniście mieć problemu i możecie robić to praktycznie co gierkę, a jest to naprawdę silny champion i dopiero pod koniec gry powinniście zamieniać ją za Aurelion Sola na drugim poziomie lub Karthusa na drugim poziomie. Powinna ona być wystarczająca, żeby przetrwać mid game i zapobiec, żebyście nie stracili za dużo HP. Tak więc jeżeli macie okazję i plan, żeby grać brawlerów i sorcererów, to Ahri jest świetnym pikiem, którego możecie zagrać w każdej gierce. Itemy, które możecie na nią wrzucić, to jest Luden Echo. W tym patchu, czyli w 9.16, Luden's Echo się stakuje, czyli możecie wrzucić nawet 3 razy Luden's Echo i przez to, że ona szybko używa swojej umiejętności, to często będzie używała też Luden's Echo, który zada ogromne obrażenia przez to, że stakuje się teraz potrójnie. Oprócz tego możecie złożyć na nią Luden's Echo razy 1, Morello oraz Guardiana Nigella. To są takie 3 optymalne itemy, które pozwoliłyby jej zmaksymalizować swoje obrażenia przez to, że ona wstaje jak się odrodzi oraz będzie zadawała true damage z Morello i procentowe HP, jeżeli ktoś by grał 6 brawlerów i tego HP naprawdę miałby dużo. To by były moje itemy, które składałbym na Ahri, prawdopodobnie na mocniejsze itemy na Ahri. Tak więc pamiętajcie, jeżeli macie okazję kupić Ahri, to tak powinniście zrobić, jeżeli będziecie grać w tej grze sorcererów. Kolejną postacią, która też jest sorcererem i nie za dużo osób ją gra, jest to Twisted Fate. Twisted Fate w tej mecie jest bardzo niedoceniany, w poprzedniej było tak samo, ale czołowi gracze z Challengera, z koreańskiego serwera Twisted Fate grają naprawdę bardzo często. Jest to silna postać, ma ona 3 skille można powiedzieć, jeżeli wylosuje się czerwona karta, zada on kosmiczne obrażenia, jeżeli złota, złota jest prawdopodobnie najsłabsza w tej grze, ale stun też czasami jest poprzedny. I najsilniejszą kartą, którą może wylosować Twisted Fate, jest karta niebieska. Jest on sorcererem i powinniśmy go zawsze łączyć z mocnymi sorcererami obok, takim jak Karthus, takim jak Aurelion Sol, albo nawet stawić go troszkę bliżej, żeby on wspomógł Cho'Gatha. Jeżeli Twisted Fate wylosuje niebieską kartę i da Cho'Gathowi, Aurelionowi oraz Karthusowi manę na użycie bardzo silnych umiejętności, które są drogie w tej manie, to prawdopodobnie wygracie tę walkę. Twisted Fate'a nie powinniście grać w kompozycjach, gdzie czempiony nie mają umiejętności lub ta umiejętność jest bardzo tania. W kompozycjach, jakimi są Gunslingerzy, jakimi jest Lucian, on potrzebuje tylko 35 many, on też jest Gunslingerem, tak więc nie powinniście stawiać w takich kompozycjach, gdzie te postacie albo będą daleko uciekać, albo ta mana im jest po prostu niepotrzebna. Gramy go głównie pod sorcererów, gramy go głównie pod to, żeby odnowił on manę. Jeżeli chodzi o itemki na Twisted Fate'a, to powinniście stakować Static Shivy, to jest jeden z mocniejszych buildów, on bije całkiem szybko, całkiem mało many potrzebuje na użycie swojej umiejętności i podczas używania umiejętności nadal bije basicami, tak więc Static Shivy będą mocne na nim. A oprócz tego możecie złożyć Morello, jeżeli użyje czerwonej karty, to Morello obszarowo zada obrażenia. Możecie też złożyć Serafa, żeby szybko odnawiał on sobie manę po użyciu umiejętności, albo Sojina. To by były najlepsze itemki, które bym złożył na Twisted Fate'a. Pamiętajcie, że to też jest postać za 2 i praktycznie w każdej gierce możecie go dostać na drugi poziom, tak więc pamiętajcie o tym, jeżeli możecie go kupić, to go kupcie, jeżeli planujecie grać w sorcererów w tej gierce. Ahri też bardzo fajnie się zgra, bo odnowi jej manę i zada ona te nieuchronne obrażenia, o których mówiłem, które są bardzo silne.
I ostatnim czempionem na tej liście jest Poppy. Poppy jest bardzo silnym czempionem. Wiele osób o tym nie wie. Ją też bym grał w kompozycji Sorcererów. Dlaczego? Bo ona ma naprawdę silną umiejętność. Na drugim poziomie Poppy bije po 500 w dwie postacie. Czyli jeżeli dacie jej buffa Sorcererów, to zada ona 700 obrażeń. 40% dodatkowych z synergii Sorcererów. Tak więc 700 obrażeń w dwie postacie Poppy może zadać. Stawiamy ją na frontlane, ona jest bardzo twarda, tak więc tej umiejętności może użyć nawet dwa razy podczas walki. Oprócz tego Poppy też jest Yordlem, tak więc jeżeli gramy pod Sorcererów, możemy dostawić Lulu, możemy dostawić Vegara i wtedy będziemy mieć też trzech Yordli, którzy dadzą Poppy troszkę więcej przetrwania i będzie ona mogła częściej użyć tej umiejętności. Oprócz tego Poppy ma naprawdę bardzo dużo podstawowego HP, tak więc powinna ona się spisać na frontlane, a jeżeli gracie Lulu, tak jak już wcześniej wspominałem, to Lulu może użyć na nią umiejętności i ona powinna znowu użyć swojej umiejętności ofensywnie. Jeżeli ktoś gra Dravena lub Jinx na pierwszym poziomie z tyłu, to bardzo wielka szansa. Podczas swojej umiejętności Poppy też podrzuca i jest to cecek, który jest bardzo przydatny na frontlane. Jeżeli zdobędziecie Poppy na drugi poziom, to nie musicie jej już wymieniać do końca gry. Jedyne, kiedy bym ją wymienił, to gdy naprawdę potrzebujecie mocniejszego CC-ka, wrzuciłbym Sejuani na drugim poziomie. Jeżeli chodzi o itemki, które bym budował na Poppy, to podstawą będzie Guardian's Angel, następnym itemkiem Dragon's Claw i ostatnim Warmog. Nie chcemy składać Poppy ofensywnie, raczej składamy ją defensywnie. Chcemy, żeby jak najdłużej stała na frontlane i przyjmowała obrażenia. A to, że ona ma naprawdę mocną umiejętność, jest to sprawa drugorzędna. Ale właśnie przez to, że ma mocną umiejętność, możemy ją umieścić na tej liście. Nie za wiele osób ją gra, a jest ona naprawdę mocna w połączeniu z Yordlami oraz Sorcererami, które bardzo łatwo jest wkomponować przez to, że Lulu oraz Vegar są Yordlami i Sorcererami. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą listę trzech czempionów, których nikt nie gra, a są one naprawdę dobre. Jeżeli Wam się ten filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia.